Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj naszym gościem jest Michał, firma Bartolini, rewelacyjne makarony. Pogadamy o tym, czym są makarony, jak powstają makarony oraz dużo innych ciekawych pytań mam do Michała. Byliśmy w wakacje na piwku w Krakowie, tyle się ciekawych rzeczy dowiedziałem, że postanowiłem, że musi ten odcinek powstać. Cześć Michał. Cześć Michał. Powiedz mi, jak powstaje makaron? Bo widzimy go na półce w sklepie, ale większość naszych klientów nie zastanawia się, co się dzieje z nim wcześniej. No makaron to akurat przykład nisko przetworzonego produktu, do którego wyprodukowania tak naprawdę nie trzeba żadnej filozofii. Po prostu bierzemy surowiec, najczęściej jest to mąka pszenna, mieszamy go tylko z wodą albo w zależności od tego, jaki to jest rodzaj makaronu, z jakimiś dodatkami typu jajka, czy sproszkowane warzywa, czy przyprawy. Formujemy ciasto, tłoczymy, walcujemy, w zależności od tego, czy są krajanki, wstążki, czy inne formy przez odpowiednie matryce. Tniemy, suszymy i pakujemy. I tak naprawdę mamy gotowy produkt, nisko przetworzony, jak widać, bez większej ingerencji. Okej, bo takie podstawowy makaron to się kojarzy chyba pszenny, to jest taki najpopularniejszy rodzaj makaronu. Jak najbardziej. Są też makarony bezglutenowe, powiesz coś o nich więcej. Czemu w ogóle się trzymają kupy? Kurczę, nie ma tam tego glutenu, więc jak to się dzieje? Rzeczywiście jest to w ostatnich czasach trend na makarony bezglutenowe. Poza osobami chorymi na celiakię, których jest bodajże niecały 1% na świecie, również inni ludzie zaczęli dostrzegać nietolerancję na gluten mniej lub bardziej zaawansowaną. W związku z tym producenci, tacy jak my między innymi, zaczęliśmy wyrabiać produkty z innych surowców, takich jak obecny tutaj zielony groszek, czy chociażby czerwona soczewica, którą również mamy w ofercie, gryka, etc., etc. Czyli takie makarony roślinne można powiedzieć, tak? Można powiedzieć, że tak, strączkowe, inni producenci wyrabiają też z ryżu, bardzo fajne makarony i z przeróżnych innych rzeczy, tak jak groch i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o trzymanie się kupy, tutaj nie mogę za bardzo zagłębiać się w szczegóły, bo jest to rzeczywiście ciężka rzecz, żeby zrobić taki makaron. To jest sztuka tak naprawdę, którą trzymacie w tajemnicy, jest rozumiem, to pewnego rodzaju know-how na pewno. Okej, dobra. Ale potraficie to zrobić w każdym razie, tak? Jak najbardziej. Bardzo długo pracowaliśmy nad naszą linią makaronów bezpszenicznych, właśnie po to, żeby nie tylko trzymały się kupy przy produkcji, ale też żeby nie rozgotowywały się w garnku. Ponieważ na to też trzeba zwrócić uwagę, ponieważ makaron, który nie ma glutenu, rzeczywiście jest to ciężka sprawa, żeby sprawić, aby on po ugotowaniu nadal był tym świderkiem, muszelką czy rurką. W naszym przypadku to się udało, można go śmiało gotować i śmiało delektować się smakiem kształtu, który zakupiło się w paczce. Wracając do naszej rozmowy w wakacje, pamiętam, że opowiadaj, że potrafisz, próbując makaron, wyczuć ile z ilu jajek został zrobiony, tak? Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że są te, kojarzę jakieś etykiety w sklepach, dwu, trzy jajeczny, ale powiedz coś więcej, bo są prawdopodobnie makarony takie rosołowe, tak? Te z jajkami, czy do różnych innych rzeczy też można je stosować? Przede wszystkim są to makarony rosołowe. To jest po prostu informacja, ilu jajek producent użył na każde 100 gram mąki. Okej, jest jakiś, nie wiem, czym więcej, tym lepiej? Czy to ze względów finansowych, budżetowych produktu, czy jest jakiś, nie wiem, pożądana ilość jajek według Twojej ocenie, z których powinien składać się dobry makaron, na przykład do rosołu? Generalnie makaron, im ma więcej jaj, utarło się takie zdanie, że im więcej jaj, tym lepiej i rzeczywiście tak jest, natomiast to też, jak to wiadomo, w realiach biznesowych nie sprawdza się jeden do jednego, ponieważ niestety powstały również substytuty jajek, tak? Czyli na przykład jajka, substytuty, po prostu jajka, które zostały, nie są dodawane w naturalnej postaci, tylko zostały... Okej, czyli to nie jest, może być świeże jajko, tak? Może być masa jajeczna, podejrzewam? Może być masa jajowa spasteryzowana i może być proszek jajeczny. Te dwa ostatnie to owszem również są jajka, aczkolwiek już poddane pewnym czyli w Twojej ocenie to ma wpływ na jakość makaronu, tak? Nie twierdzimy, że tak jest generalnie, natomiast naszym zdaniem, to jest tylko moja opinia, no, a wynika ona z naprawdę przeszło 20-letniego doświadczenia, jeżeli chodzi o praktycznie codzienne spożywanie makaronów, naprawdę w bardzo szerokiej gamie rynkowej. Uważam, że makarony robione ze świeżych jajek są zdecydowanie najlepsze i najbardziej pewne. A z takich robi się, rozumiem, makaron, tak? Jak najbardziej. Jest kilka firm w Polsce, które robi makaron ze świeżych jaj i mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że wszystkie te firmy mają produkty jajeczne na podobnym, zbliżonym do siebie poziomie. Nie jest tak, że nasza firma pod tym względem się jakoś, pod względem makaronów jajecznych wybija względem tych firm, które używają ze świeżych jajek, natomiast uważam, że... Ale to zostało Was, rozumiem, niewiele ze względów jakichś... Ze względów na koszty oczywiście, okay. No bo to jest dodatkowy koszt pracy ludzi, to nie jest wygodne, to nie jest, szczerze mówiąc, wygodne rozwiązanie, ponieważ jajka przyjeżdżają na świeżo, trzeba je odpowiednio
potraktować, żeby ze względów bezpieczeństwa też. No i ludzie muszą je wybić w rzeczywistości, okay, prawda? Dokładnie. Nie jest tak, że przyjeżdża płyn, który po prostu jest wtłaczany do mieszalnika, tak? Albo proszek, który po prostu się do niego wsypuje, tylko po prostu to są dodatkowe koszty pracy, a te wiemy, jako że rosną. Ale to się zgadzam, no, to jest chyba jedyny naturalny sposób, kurczę. Jeżeli to ma być produkt nisko przetworzony, no to zacznijmy od tego jajka, które też jest nisko przetworzone. Oczywiście, tak. Takie jajko nie podlega dodatkowemu przetworzeniu, aczkolwiek tutaj też jestem winien informacji, że w takiej naturalnej i najbardziej uczciwej wersji masa jajowa również jest produktem, który mimo swojego przetworzenia potrafi dać dobry smak jajka, tak? Natomiast... Masy pewnie też są różne, jeżeli jest dobra masa, to pewnie... To jest właśnie clue. Okay. My, szczerze mówiąc, wiele, wiele lat temu, jeszcze zanim ja przyszedłem do firmy, korzystaliśmy z takich produktów, z takiego składnika jak masa jajowa, na przykład do wyrabiania troszeczkę tańszych makaronów. I to, że zrezygnowaliśmy z tego surowca, wynikało z naszych negatywnych doświadczeń, ponieważ widzieliśmy, jak dużo, że nie jest to po prostu 100%, w 100% pewny składnik, prawda? Dlatego, że no, chociażby były te afery, które wyszły jakiś czas temu z jajami, które wracały, stare jaja wracały i były przerabiane na masę. No, przy świeżym jajku nie ma możliwości, żeby manipulować surowcem, a tutaj tej pewności niestety nie możemy mieć. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jem bardzo dużo makaronów, również innych, że potrafią być makarony 5 czy nawet 6 jajeczne, które w smaku nie czuć tego. W ogóle nie czuć tego, okay, dokładnie. Dwujajeczny makaron ze świeżo wymienianych jaj może być bardziej jajeczny niż taki 5-6-jajeczny. Czyli aż tak, czyli aż są tylo jajeczne. Znaczy, z mojego doświadczenia, tak jak oceniam, że makaron, jeżeli chodzi o jaja kurze, oczywiście można zrobić tak do 8 jaj mniej więcej, kurczę, ale jest to już ciężkie. Jest to bardzo dużo tłuszczu, prawda, więc ciężko jest zespolić masę i tak naprawdę przerobić ją na ciasto tak, żeby się to ciasto trzymało kupy. Natomiast takie makarony to już są creme de la creme, moim zdaniem, jeżeli chodzi o makarony jajeczne. Okej, okay, a teraz chciałbym chwilę porozmawiać o kształtach makaronów. Wiem, że macie różne ciekawe, nawet dla dzieci macie takie, kurcze, wyjątkowe kształty makaronu. Słyszałem taką tezę, że kształt makaronu może mieć wpływ na smak dania. Czyli to samo danie, na przykład jakiś dany sos z jednym kształtem makaronu smakuje lepiej, z innym troszeczkę gorzej. Czy to może być prawdą? Czy smakuje, na pewno może tworzyć ogólnie dużo lepsze wrażenie, to co do tego, ponieważ to należy pamiętać, że jeżeli mam makaron pszenny i dokładnie taki sam makaron w innym kształcie, to ich skład jest taki sam, w związku z czym i smak powinien być taki sam. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jedne kształty dużo lepiej pasują do niektórych dań, a inne dużo gorzej. Stąd zresztą ta różnorodność, tak, która we Włoszech sięga nawet do bodajże niemalże 400 kształtów makaronów, no to zostało stworzone nie bez powodu. Po prostu jedne makarony lepiej chłoną sosy, inne makarony lepiej nadają się do zup, jeszcze inne fajniej będą trzymały lżejsze sosy, a inne te bardziej zawiesiste. Także rzeczywiście jest to dosyć spora różnica. Przykładowo do ciężkich sosów, takich jak... Zresztą to jest ciekawy paradoks też swoją drogą. W Polsce i ogólnie w Europie utarło się, że należy jeść makaron, sos boloński należy jeść z makaronem spaghetti. Tak, tak. Do tego stopnia się to utarło, że ludzie nawet mylą danie, nazywają spaghetti bolognese, nazywają po prostu spaghetti, bo nawet nie wiedzą, że to jest kształt makaronu, tylko myślą, że to jest po prostu już danie, nazwa tak, dania. Tak, dokładnie, tak. Tak się utarło, tak. A sami Bolończycy nie jedzą swojego rodzimego ragu z tym makaronem, uważają to wręcz za herezję, dlatego że ten makaron akurat ma bardzo niską powierzchnię nośną, bardzo wąską. I nie klei się tak do tego sosu, tak? Nie jest w stanie utrzymać tak ciężkiego zawiesistego sosu, jakim jest sos mięsny w tradycyjnym. To z czym jedzą, tak? Bo ja nie wiem, tak muszę się przyznać. Jedzą w lasagnach, nadziewają concilioni. Właśnie też zauważyłem, że macie popularny makaron, który bardzo rzadko gości w mojej kuchni, to jest jakby takie duże penne, jak on się nazywa? Takie gigantyczne penne. Mówisz albo o paccheri, albo o cannelloni. O cannelloni, okej, okay. To jest właśnie makaron. To jest paccheri akurat. Jak? Paccheri. Okej. Okay. Niewielu jest producentów w Polsce, którzy robią ten makaron, natomiast w Neapolu jest bardzo popularny.
Ze względu właśnie na tę dużą powierzchnię nośną, on tak siada po ugotowaniu, w sensie jest taki klapnięty. Od tego zresztą bierze się jego ta włoska nazwa. Paccare to jest od takiego plaśnięcia, które makaron wydaje przy rozdzielaniu. Ale dostałem go od siebie właśnie i polubiłem bardzo ten kształt. Nigdy wcześniej go nie sam z siebie nie kupowałem. Szczerze mówiąc, mój ulubiony. I właśnie do rzeczonego ragu uważam, że wybornie się nadaje, bo jest, ma właśnie dużą powierzchnię nośną, dzięki czemu dobrze trzyma mięsny sos. Czyli to jest twój ulubiony też, tak? Czy? Jeżeli chodzi o kształty, to tak. Zależy do czego oczywiście, lżejsze sosy wolę z innymi makaronami, ale tak. Ale jakieś takie grzybowe, śmietanowe sosy, co byś polecił w takim razie świetny. Też, czy? Jak najbardziej. Ten makaron jak najbardziej się nada. Taki, generalnie do tych cięższych takich właśnie sosów świetnie się nada, to takie bardziej masywne makarony. Nie tylko duże, ale i masywne po prostu. A jakie w twojej ocenie są najpopularniejsze rodzaje makaronów w Polsce? Bo ja kojarzę tak jako taki szary użytkownik, spaghetti. Jak każdy, tak? Tak jest. Penne podejrzewam też. Tagliatelle, jeżeli dobrze wymawiam, kojarzę. Takie grubsze, makaron, którego nie używam sam, ale moja mama, pamiętam, go często używała, to są takie muszki do rosołu. Znaczy nie do rosołu, tylko do zupy takie... Kokardki, tak? Kokardki, tak? Farfale, tak. Tak, to też używała, ja tak akurat za tym kształtem nie przepadam. Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o Europę, to lider jest jeden. Jest to spaghetti, które wymieniłeś w pierwszej kolejności. Jeżeli chodzi o spożycie spaghetti w Europie, to w tej chwili jest to mniej więcej 75% spożycia makaronu w Europie, to jest monopol spaghetti. Bardzo popularny kształt, jak najbardziej. W Polsce wyjątkową popularnością cieszą się oczywiście rosołowe krajanki, to wynika z naszych tradycji kulinarnych i z tego, że makaron... A do rosołu jest jeden rodzaj makaronu w ogóle, czy są też różne? Czy... Nie, ale generalnie w Polsce ze względu właśnie na te na zakorzenienie tradycji kulinarnej jest zdecydowanie najczęściej używa się krajanek. Natomiast sprawdzają się też kluski lane, orecchiette, kołduny, bo to też jest de facto rodzaj makaronu, prawda, pierogi, kołduny. Jeszcze zapomniałem o gnocchi, które... Gnocchi. Kopytka. Włoskie... Przepraszam za mój włoski. Nie. Ale znaczy, nie. Jak się, takie małe muszelki, o to mi chodziło. Kurczę, jak się nazywają takie... Małe muszelki to są po prostu shells. Ale... Ale to też chyba nie kleją za bardzo. Gnocchi seki, tak. Jak najbardziej. To jest rodzaj makaronu, który świetnie sprawdza się w zupach, ze względu na to, że jest dość niewielki. I też ma zagłębienie, które pozwala na to, żeby tę zupę jeszcze dodatkowo trzymać, kiedy nabiera się go na łyżkę. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to zdecydowanie największą popularnością cieszą się krajanki i świderki też. Dobra, powiedz mi, jeżeli już wiemy takie podstawy o makaronie, to jeżeli klient chce iść kupić już ten makaron, przekonaliśmy go do niego, na co zwrócić uwagę, kupując makaron, jak rozpoznać dobry makaron, jakieś takie parę porad. Na początkującego fana makaronu. Ja poznaję dobry makaron po jego barwie przede wszystkim, po jego szklistości. Znaczy, jaka powinna być ta barwa? I po jego powierzchni. Bo też zauważyłem, że wasze makarony są takie bardziej blade niż żółte. I to zależy od rodzaju zboża, czy od czego? Jak najbardziej. To zależy od mieszanki zbóż, których używamy. Generalnie, jeżeli chodzi o pszeniczne makarony, te wyrabiane z pszenicy durum, bo powiedzmy na tych się skupię w tym momencie, to według jest kolosalna różnica między pszenicą durum a pszenicą durum generalnie, prawda? Nie można, bo teraz zauważyłem, że ludzie coraz częściej i bardzo fajnie zwracają uwagę na to, że jest w ogóle coś takiego jak pszenica durum. To jest twarda pszenica, tak? Dobrze tak, kojarzę. To jest tak zwana pszenica makaronowa. We Włoszech do niedawna można było tylko z tej pszenicy wyrabiać. To było w ogóle ustawowo uregulowane, że tylko z tej pszenicy można było wyrabiasz makaron, to jest ciekawostką, to jest jedyna taka regulacja na świecie. Ze względu na to, że rzeczywiście bardzo dobrze nadaje się do robienia makaronów. To dzięki niej makarony są sprężyste, to dzięki niej makarony trzymają kształt po ugotowaniu i można im nadawać naprawdę bardzo finezyjne kształty, jeśli nie rozgotowują też. Natomiast nie można zestawiać pszenicy durum z pszenicą durum, bo tak jak ze wszystkim jest po prostu ona lepszej lub gorszej jakości. Moim zdaniem, jeżeli daje taki jaśniutki, jeżeli jest jasna, jeżeli jest makaron odpowiednio szklisty też, kiedy widzimy go w paczce po wysuszeniu, a nie jest taki szaro-bury, tak bym to nazwał, to znaczy, że już został wykonany z troszeczkę lepszej mieszanki pszenicy. A w ogóle, jeżeli chodzi o dodatki, coś się dodaje, bo makaron mi się kojarzy w miarę czystą etykietą, tak? A jednak te gorsze makarony 100% można... 100% mąki, jednak tak. Są osoby, producenci, którzy zdecydują się coś dodać jeszcze tego makaronu, czy... Dodaje się kurkumę. Jako barwnik, żeby był bardziej żółty. My akurat tego nie robimy, bo...
nie uważamy, żeby to było potrzebne po prostu. No, a coś jeszcze można spotkać w makaronie? Bo nigdy tak nie analizowałem. Jasne, no, spotkałem się z witaminą A i innymi takimi dodatkami. My dodajemy w każdym razie suszone warzywa również, ale to tylko... A to też jako barwnik? Bo na przykład możesz pokazać te literki, tak? Gdzie są literki, kształty, tak? Akurat tutaj mam te zwierzątka, tak. Skąd się bierze kolor tego makaronu? To jest burak, podejrzewam? Tak, to są generalnie naturalne sproszkowane warzywa i przyprawy. Jest zielony szpinak, czerwony burak, pomidor, który daje pomarańczowy kolor, rzeczona kurkuma, którą dodajemy właśnie do tych mieszanek pięciosmakowych po to, żeby odróżnić biały kolor od żółtego. Natomiast są to tylko i wyłącznie naturalne przyprawy. Mamy z algami morskimi bardzo dobry makaron. Okej, czyli będzie zielony troszeczkę, tak? Taki bardzo ciemny, wręcz wpadający, może nie w czerń, ale bardzo, bardzo ciemny zielony. Moim zdaniem świetnie nadający się do aglio olio, do takich prostych oliwnych sosów, jak również do krewetek i ryb. Okej, a pamiętam tak, że często coś tam szukam w kuchni, kurczę, nie mam z czego ugotować i znajdę na przykład jakiś stary makaron, tak? Jeżeli to nie jest makaron jajeczny, to on, jak myślisz, może on się przeterminować ogólnie, czy można, jak nie wiem, jeżeli zdarzyło to nie... Zdarzyło mi się zjeść kiedyś makaron, który był mniej więcej o 10 lat po terminie i to jeszcze z otwartej paczki. Od razu mówię, że to nie był nawet mój makaron, tylko taki, który kupiłem dawno, dawno temu we Włoszech i po prostu trafiłem na niego przez przypadek, bo gdzieś tam był w kartonie. Okay. Zjadłem, nic mi nie było, wszystko było okej. No makaron to jest akurat pod tym względem bardzo wdzięczny produkt, ma bardzo niską wilgotność, można go bardzo długo przechowywać. Należy pamiętać, że ten 3-letni termin przydatności, który jest na makaronie... Aż 3 lata, jest okej? I to jest ze sporym zapasem, tak? To jest sugerowana data do spożycia. To nie jest data przydatności, tylko to jest sugerowana data do spożycia. Także można śmiało jeść również. No, aczkolwiek zachęcam, żeby zawsze, kiedy się je makaron po terminie, jednak jeszcze sprawdzić, czy tam nic się nie wydarzyło złego. No bo nie można ręczyć przecież za wszystkich, nawet za swoje produkty nie można do końca w takiej sytuacji ręczyć, bo nie wiadomo, co się stanie. Aczkolwiek, mówię, ja śmiało jadam makarony również po terminie, jeżeli mam taką sposobność oczywiście, a nie często taką. Okay, sporo też się dowiedziałem od Ciebie na temat, jak w ogóle ile popełniam błędów w przygotowaniu makaronu nieświadomie. Mam wielką prośbę, nagralibyśmy osobny materiał na ten temat, jak ugotować makaron. Was zapraszam do oglądania, tutaj podlinkuję odcinek, jak ugotować makaron, jakich błędów nie popełniać. Moim gościem był Michał. Ekspert makaronowy. Nie, bez przesady. Ale odpowiadasz za produkt u Was w Bartolini, także na pewno masz co najmniej odpowiednią wiedzę na ten temat. Mam nadzieję. A mam pytanie, mógłbym przekazać dla naszych widzów jedno opakowanie, zrobimy jakieś rozdanie w komentarzach, jeżeli pozwolisz. Jasne. Mamy tu spory zapas makaronów. Piszcie w komentarzach Wasze ulubione dania z makaronami. Wybiorę w najbliższy poniedziałek jedną osobę, która otrzyma jeden z makaronów firmy Bartolini do testów. Dzięki, że oglądaliście do końca. Bardzo fajny odcinek, Michał. Bardzo Ci dziękuję. Dużo się dowiedziałem. Cieszę się bardzo. I widzimy się za chwilę w odcinku, jak ugotować makaron. Zapraszam na stoisko, tak jest. Dzięki. Cześć. Cześć.